Niespodzianka. Dzień dobry. Oh, this you crazy mother. Cześć, ja jestem Anka, a wy oglądacie mój kanał Wanka. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak fany Wank Gwiazdy robią niespodzianki swoim fanom. Właśnie jestem w drodze z Warszawy do Poznania. Jadę 300 km tylko po to, aby zaskoczyć fankę Mateusza Ciachowskiego. Zobaczcie. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Coming alive. Heat of the night. Now is the time. Napisało do mnie mega dużo fanów Mateusza Ciachowskiego, więc postanowiłam zorganizować niespodziankę dla jego fanki. Wybrałam Emilkę, ponieważ w swoim zgłoszeniu napisała, że sama śpiewa i jej największym marzeniem jest zaśpiewanie właśnie z Mateuszem. Dostałam numer telefonu do jej mamy, dodzwoniłam się i kiedy opowiedziałam jej mamie o pomyśle na niespodziankę, bardzo się ucieszyła. Rodzina Emilki zaangażowała się w całą wkrętkę, dzięki czemu nie spodziewała się ona niczego, aż do momentu, kiedy zapukaliśmy do jej drzwi. Jedziemy już do Poznania. Po drodze zahaczamy o miejscowość, w której mieszka Emilka. Jedziemy do niej bez Mateusza, ale mamy dla niej filmik. Filmik, na którym Mateusz pozdrawia ją. Mówi jej, że było bardzo smutno, że nie mogą się zobaczyć, ale że ma nadzieję, że kiedyś uda im się coś razem zaśpiewać. Ale na końcu mówi jej o tym, że ma się teraz ubrać i pakować, bo zabieramy ją do Poznania i on tam na nią czeka. Sami nie wiemy po prostu, jak ona zareaguje. Jesteśmy tego mega ciekawi, dlatego zostańcie do końca, zobaczcie, co się działo. No, słuchaj, wiesz co, my wjechaliśmy tutaj w taką dróżkę, jakby taką polną, bo ustawiliśmy... Bo to są takie białe domki, czy dalej mijamy je? Dalej, jedźcie do domu, to wyczerpane, bo ja wam powiem, gdzie mam zabrać. Dobra, dobra, no to do zobaczenia. Prowadzę, kameruję. Czarek, dawaj. O, czekaj, dobra, jest, dobra. O piesku, no cześć. Ona na świecie, żeby nas nie widziała. Patryk, w pokoju ona siedziała, na stanach chyba. Czekaj, będzie nas siostry. Dalej, otwórz. Otwórz. Nie, ja się boję. No otwórz, dalej, chodź. Chodź. Cześć! Siema. Cześć! No witaj. Czy my może jesteśmy u fanki Mateusza Ciachowskiego? Tak! Co nie? Słuchaj, idziemy dzisiaj z Warszawy. No ale niestety mam do ciebie taką wiadomość, bo nie udało nam się wziąć Mateusza ze sobą. Ale mamy dla ciebie taką wiadomość od Mateusza. I chcieliśmy po prostu tylko przyjechać, chociaż ci pokazać tę wiadomość od niego. Dlatego musisz to obejrzeć. Cię pokazać. Spokojnie, ja nie wiem, że to jest. Cześć Emilko, słuchaj, mam do ciebie małą niespodziankę. Chciałbym ciebie bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że jesteś moją fanką. Jest to dla mnie ogromnie miłe, ponieważ na pewno wiesz, że bardzo dbam o swoich fanów i wspieram w tych wszystkich działaniach artystycznych, tych związanych z marzeniami itd. Mam dla ciebie jeszcze małą skromną niespodziankę. Kartkę z autografem, którą Ania tobie wręczy. Specjalną z dedykacją dla ciebie. Wiem, że mogłem tam z wami być, ale niestety nie udało się, ponieważ dzielą nas kilometry, ja mieszkam w Gorzowie i no, to jest naprawdę duże. Jeszcze jest środek tygodnia i teraz to ogarnąć wszystko, no nie dało się, niestety. Ale mam nadzieję, że chociaż taka alternatywa ciebie ucieszy. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i razem coś zaśpiewamy, bo słyszałem, że śpiewasz, więc no super, ja jestem mega ciekaw twojego talentu, więc na pewno kiedyś zaśpiewamy. Jakiś koncert może w Poznaniu się jeszcze uda ogarnąć, to wtedy wpadaj. Ale wiesz co, mam dla ciebie jeszcze jedną małą skromną niespodziankę, taką już na koniec.
pakuj się teraz. Pakuj się i leć się do Poznania, ponieważ tam właśnie na was czekam. Zaraz się widzimy, see ya. Co? No tak, pakuj się. Co? Masz się szybko ubierać. Pakuj się, chodź to. Twoja wiadomość po prostu była najlepsza. Tak, jedziemy do tego teraz. A się po prostu szczerze. Chciałam wymyśleć sobie historię, nie wiadomo jakich, tylko po to, żeby tego dwa wygląda, ale ja no proszę, ja już zakładam buty. Ja nic nie potrzebuję. Ja nic nie potrzebuję. Czekaj, idę patrzeć tylko po plecak. O Boże. Ale światło. Dobra, wychodź. Ja liczyłam na jakąś prababcię, która mi powie, że nie będę pamiętać. Nie, ta rodzinka przyjechała. Ja na zajęcia, ja nie poszłam na musical przez to, że ktoś miał przyjechać. Chyba trochę lepiej niż rodzinka z Warszawy. Słuchajcie, mamy już tutaj Emilię zapakowaną. Ona nadal w to nie wierzy. Pewna, to się nie dzieje naprawdę. Dzieje się, dzieje, jedziemy. Słuchajcie, jesteśmy już w galerii. Idziemy teraz. Ona nadal w to nie wierzy. Całą drogę Kaja, ona nadal nie wierzy. Ale idziemy, tam jest wejście, także idziemy. Chodź, tu idziemy. Ta. Okazało się, że przyjechaliśmy do swojej galerii. Napięcie rośnie, bo... Jesteśmy w galerii po raz drugi. Ja powoli przestaję wierzyć, że Mateusz w ogóle jest, ale... Mam nadzieję, że... Ukryta kamera. Tak. Mamy cię. Nie, ale mam nadzieję, że już teraz będzie. Nie, nie wierzę w to, że coś, to, co się ma zaraz wydarzyć. Naprawdę. No serio, musi być ukryta kamera. To nie ma innego wyjaśnienia. Nigdy w życiu nic nie wygrałam. Chodź, Emilia, chodź. Boję. Nie bój się co? Może jakieś lustra tutaj mają być? A więc niespodzianka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak tam? Naprawdę ja, że to ja? Ja. Co, Mateusz? Cześć. Zobaczcie, jaka niespodzianka cudowna, ja tutaj naprawdę się bałem, że mnie gdzieś zobaczysz wcześniej, naprawdę schowałem się do tej rzeczy. Jezu, ja go widziałam w ogóle w odbiciu w szybach. Ja ciebie też widziałam, ja tylko teraz cię widziałam. A Mateusz do mnie pokazał, ej dobra, to będzie tam. No ja jeszcze mówię, idź przodem, bądźcie głośno, żebym wiedział kiedy. Ja tak się nie szczeję. Ja to naprawdę nie wierzę. Zdarza się, takie cuda się zdarzają. Jeszcze śledzę ciebie na tym Insta story codziennie na bieżąco i się nic totalnie ani słowa nie powiedziałeś. Tyle mam do ciebie opaskę ciemnowersów, nie wiem czy masz, ale z mojej ręki specjalnie. Proszę bardzo, dbaj o nią. I mam nadzieję, że zaśpiewamy coś. Właśnie Emilia mówiła, że ona by chciała bardzo zaśpiewać z Mateuszem, więc Mateusz challenge. Co? A coś to chcesz? Z tobą śpiewać? No. I found love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were that someone. Whoa. Waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. A to było kosackie! Jest na żywo, to jest the best! Super! Yes. Ja tobie życzę naprawdę wielu sukcesów muzycznych i nie poddawaj się, nie przejmuj się tam tymi osobami, które złe rzeczy piszą. Proszę nie pisz takich rzeczy, bo to nas nie rusza. A jeszcze mam ten. Czekajcie, patrzcie. A jestem na to.
autograf, ten prawdziwy. Ten prawdziwy, no. A to, no, takie rzeczy się dzieją, jak subskrybujecie kanał Funky, ponieważ robi naprawdę niesamowite niespodzianki. Jak się dowiedziałem o tym, to mega się ucieszyłem, ponieważ dla fanów zrobił bardzo dużo. Jezu, ale super! A był szczęśliwy dla panów. Ja w to nadal nie wierzę. Nie wierzę. To ja za bardzo jeszcze nie wiem, co gadać do tych kamer, ale tak się bardzo dobry potencjał masz, bo jesteś muzyczny, tak? To już ci mówiłem raz. Tam i namawiajcie, żeby wam śpiewała na kanale, bo to, co słyszałem z tej próbki, którą też możecie zobaczyć... Drugi czarek! No nie, drugi czarek, tak. My wiemy, co mówimy, tak? I musisz to kontynuować, bo to się nie może tak, wiesz, zmarnować wam. To ci aż tak bez żadnych lekcji, to już w ogóle, musisz się czarek tam mocno męczyć, nie? Wciśnij jakiś cover i tyle, i nie ma, że boli. A tak... Jezu, ja cię widzę! Nie uwierzę, przez najbliższy miesiąc. Proszenie do tego programu. Dziękuję, i w ogóle, Jezu, ja nie wiem. Tu cieszę się, że to jest kolejna niespodzianka i tak się super udałam, mega. Także pamiętajcie, jeżeli wy macie takie marzenie, to piszcie koniecznie do mnie i po prostu, no, ja przyjadę do was. Piszcie do mnie zgłoszenia, wbijajcie na mojego Insta, tam relacje macie zapisane, jak to zrobić. Wbijajcie na kanał Mateusza, na Emilki Instagrama, a my już widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!